Wiosna się zbliża, dlatego warto pomyśleć o butach, które będą doskonale komponować, kiedy zazielenią się nam miasta i wsie, gdy będzie coraz częściej świecić słońce. Buty są znane. Najbardziej rażący kolor jest niewątpliwie ten, jeśli chodzi o te super szybkie Alpha Flye. Jednakże pod koniec 2021 roku firma Nike wypuściła oto taką serię. Zacznę od Alpha Fly. Buty są przepiękne, lekkie. Nadają się do biegania dla zawodników, którzy potrafią w takich butach biegać. To nie jest but dla każdego, o czym mówiłem w jednym z odcinków w 2021 roku. Co ciekawe, myślałem początkowo, że ta część podeszwy piankowa jest w kolorze białym. Nie, to jest taki popiel. Tutaj mamy kolor bardziej biały, tutaj popielaty. O, łyżwa też rażąca. I to jest dobry zabieg, bo wiadomo, że biała podeszwa się szybko brudzi. Poza tym mamy rażące, cieszące oko kolory, zieleń. Tu jest bardziej jednak zieleń jaskrawa, tu mniej. Pomarańcz, wchodząca w żółć, czy kolor taki seledynowy. Pianka też nie jest przezroczysta, w tym sensie, że ma odcienie wchodzące w kolor taki zgaszony niebieski. Buty są prześliczne, ale mam zastrzeżenie, bo tu jak się przyjrzymy, widzimy klej, czyli miejsca klejone. W takich butach, które są drogie, tego typu mankamenty nie powinny się pokazywać. I co interesujące, ten but został wyprodukowany w Chinach, a z kolei ten już w Wietnamie. Jest to polityka dużych firm, które przenoszą swoje miejsca produkcji do kraju, gdzie jest tańsza siła robocza. Okazuje się, że w Chinach już tak tanio nie jest. Nadal się dużo produkuje, ale to nie jak dawniej, że lokowało się praktycznie całość produkcji. Tu mówimy o odzieży i obuwiu. Z kolei ten egzemplarz to Nike Next Tempo, ale w konstrukcji Flyease. I podobnie szara część tutaj podeszwy, kolor rażący zielony, tu stonowany, tu znowu rażący. Wchodzimy w pomarańcz i pianka jest też taka delikatnie pomarańczowa. Te buty są cięższe i większe. Tu mamy 45-45,5, ponieważ konstrukcja tego wymaga. I tu z kolei też taki ładny akcent podkreślający różnorodność kolorów. Mamy wchodzący w pomarańcz. I na koniec tej części
Więc bieganie może być kolorowe w takich oto butach. W tej chwili oglądamy kolekcję najnowszą butów Nike Alpha Fly. Jak widać, one są rzeczywiście kolorowe. W towarzystwie innych butów również w kolorach interesujących, które były pokazywane na kanale 2021 roku. Te są z 2022, jeśli chodzi o prezentację. Nike Alpha Fly na wiosnę i lato. Nike Alpha Fly, najnowsze w mojej kolekcji. Z kolei wyżej mamy wcześniejsze. Mała kolekcja butów Nike Next Tempo FlyEase i to jest najnowszy model. Takie oto wersji możemy zobaczyć, że prezentuje się bardzo ładnie. FlyEase, czyli łatwe zakładanie i ściąganie butów.